sportowego Kraków Krowodza, projekt Krowodza Krakowa, to jest numer 1169, to jest nasz ten, to jest pani Natalia Mikołowicz. Chciałem to Państwu powiedzieć, że do wszystkich druków Komisja Sportu, Kultury Fizycznej, Turystyki pozytywnie zaopiniowała. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, podobnie jak do poprzednich druków Kurator Małopolskiej Oświaty również wyraził swoją opinię pozytywną, wspierała również w tym zakresie. Co chciałam uzupełnić tutaj indywidualnie co do tego ośrodka. Jest to ośrodek, jak Państwo wiecie, który nie posiada bazy sportowej, prowadzi tylko i wyłącznie... Bardzo proszę o spokój Państwa Rady. Jest to ośrodek, który nie posiada bazy sportowej, prowadzi tylko i wyłącznie jedną sekcję piłki siatkowej. Poza tym organizuje za szkołę, tak to powiem kolokwialnie, po prostu wylecza w szkole w pośredniczeniu, jeżeli chodzi o naukę pływania klas trzecich, wynajmując ten sam basen w Zawierzowie. Przeprowadziliśmy kontrolę zajęć, jeżeli chodzi o zajęcia obowiązkowe klas trzecich w Zawierzowie 100%, jeżeli chodzi o zajęcia pozostałe 40% zajęć nie odbyło się. Dziękuję. Dziękuję bardzo, bardzo otwieram dyskusję. Ktoś z Panią, Panu Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze cztery projekty zgodnie z paragrafem 26 Statutu Miasta Krakowa, to antena prowadzenia autopoprawek na 19 marca 2013 roku 2015. Ostateczny termin wprowadzania poprawek na 21 marca 2013 roku, godzina 15.